Ruina polskiej edukacji to nie jest tylko wina Czarnka, ale co, jeśli to on tańczy w transie na jej gruzach? Najnowsze wieści ze świata edukacji i nauki. Ze świata i Polski. Edukacja cyfrowa w Polsce. Mamy do czynienia z cywilizacyjną rewolucją informatyczną, która prędzej czy później dotrze także do świata edukacji. Jak donosi The Economist, niedługo do kodowania informatycznego nie będzie trzeba informatyków. To już się dzieje. Wszyscy możemy stać się koderami. Awangardą cyfryzacji stają się obywatelscy programiści. Już wiele lat temu, w 2017 roku, Chris Wanstroth, współzałożyciel witryny GitHub, zadeklarował, że przyszłością kodowania jest brak kodowania. Nowoczesne narzędzia pozwalają każdemu na pisanie oprogramowania przy użyciu samych interfejsów wizualnych typu przeciągnij i upuść bez kodu, z odrobiną kodu albo inaczej mówiąc z tak zwanym niskim kodem. Kod jest generowany automatycznie bez wiedzy użytkownika. Marzenie o kodowaniu bez kodu ujawniło się już w latach 60. XX wieku. Rewolucją jednak jest teraz crowdsourcing. Ilość zaangażowanych w pracę w sieci przechodzi w jakość w tym wypadku i możliwość pracy w chmurze. Programiści nie znikną, ale oprócz nich wyłania się zupełnie nowy obszar pracy i nowych zawodów, które będą cyfrowe, a jakże, ale nie związane z tradycyjną informatyką i tradycyjnym programowaniem. Jednak w Polsce mamy cywilizacyjne tąpnięcie. Nie ma w szkołach edukacji cyfrowej, także przez złą politykę w pandemii. Jak donosi dzisiaj dziennik Rzeczpospolita, konkretnie Anita Błaszczak, zdalna nauka szkodzi naszym dzieciom. Oczywistością dla rodziców dzisiaj jest, że młodsze dzieci przegrywają nieudolną politykę edukacyjną, zwłaszcza w pandemii, ze względu na to, że uczenie się stacjonarne w klasach wzmacnia relacje między dziećmi. W związku z tym dzieci pandemii skazane są z jednej strony na osamotnienie, z drugiej na wpływy świata cyfrowego, na które polska szkoła nie uodparnia, bo nie uczy wcale poruszania się po świecie cyfrowym. Edukacja cyfrowa w Polsce leży, nie są nią obecne w Polsce szkolnych klasach anachroniczne elementy informatyki. Wywołała duże straty edukacyjne także wśród polskich uczniów. Na świecie miało to także złe skutki, choćby w USA. Jednak w Polsce sprawa wyglądać będzie jeszcze gorzej, bo dokłada się do pandemii anachroniczny system oświaty wprowadzony przez minister Zalewską i minister Czarnka. Zamiast edukacji cyfrowej dzieci w szkołach zmuszane są do lektury chłopców z placu broni, bo Jarosław Kaczyński pamięta ze szkoły, że taka lektura kiedyś była. Przypomnę, że politykę w Polsce przez ostatnie niemal 7 lat dyktuje cyfrowy analfabeta. Można przypuszczać, że dzieci poradzą sobie wielorako z tym problemem. Skutkiem mogą być nie tylko niższe zarobki i wzrost nierówności. To, co robi PiS z edukacją, jednoznacznie prowadzi nas do prywatyzacji przestrzeni publicznej. Rodzice bogaci będą posyłać do lepszych w tych okolicznościach szkół prywatnych, w których edukacja będzie wyglądać lepiej, choć też nie do końca dobrze ze względu na idiotyczne tzw. minima programowe i całą filozofię edukacji reprezentowaną przez przedmiotowy kierunek kształcenia. Ale jak wynika z badań ekspertów Fundacji Naukowej Evidence Institute, badali uczniów i tak elitarnych, bo warszawskich szkół, które cytuje Rzeczpospolita, to także uczniowie drugich i trzecich klas szkół średnich, których objęło zdalne nauczanie w czasie pandemii, gorzej sobie radzą z matematyką, rozumowaniem w naukach przyrodniczych i w czytaniu ze zrozumieniem niż ich poprzednicy, którzy uczyli się stacjonarnie. Na negatywny wpływ pandemii nakłada się przygnębiająca likwidacja gimnazjów, a wiem, co to oznacza, bo mój starszy syn to przechodził. Kończy teraz ostatnią klasę licealną, utworzoną specjalnie dla tych zlikwidowanych gimnazjów.
Minister Czarnek niestety nie ma żadnego remedium na polską edukację. Jego pseudoreformy prowadzą tylko do pogłębienia cywilizacyjnych zaległości Polski. Jedyną ofertą PiS są zmiany kadrowe, usuwanie jednych i zastępowanie ich drugimi, zazwyczaj mniej kompetentnymi i zaczadzonymi ultrakatolicką ideologią. Widzę tak zwany lex Czarnek w odniesieniu do kuratorów. Czas z tym skończyć. Minister Czarnek musi przestać szkodzić polskim uczniom, po prostu cywilizacyjnej przyszłości Polski. Dalsze trwanie Czarnka na stanowisku ministra edukacji to nie tylko sprawa dzieci w szkołach, ale także studentów na uczelniach. Obyśmy nie szli drogą Turcji, w której studenci i pracownicy jednego z większych uniwersytetów w Turcji, Bogaziti, obawiają się represji po zwolnieniu dziekanów. Jak pisze 31 stycznia Times Higher Education, to zwolnienie trzech wybranych dziekanów z Uniwersytetu Bogaziti może oznaczać ponowny atak na autonomię instytucjonalną i wolność słowa na tureckich uniwersytetach. Dymisje dziekanów mają bowiem związek ze studenckimi protestami w czasie objęcia funkcji rektora lojalisty wobec prezydenta kraju Recep Tayyip Erdoğana w styczniu 2021 roku. Jeśli nadal minister Czarnek będzie naszym ministrem od wszelkiej edukacji na wszystkich poziomach, to edukacyjny polexit będzie się dokonywał dalej i w końcu znajdziemy się w sytuacji takiej jak Wielka Brytania, choć wielokrotnie gorzej, bo my nie mamy postkolonialnych zysków z USA i Commonwealth. John Morgan 31 stycznia pisze w Times Higher Education, że Wielka Brytania ostrzegła przed egzodusem talentów badawczych. Unijne uniwersytety starają się przyciągnąć naukowców z Wielkiej Brytanii, ponieważ spory między Brukselą a Westminsterem opóźniają porozumienie badawcze. W tle sporu jest protokół z Irlandii Północnej. Gdyby Wielka Brytania znalazła się poza Horizon Europe, jedną z głównych strat byłoby to, że naukowcy pracujący na etatach w Wielkiej Brytanii nie byliby już uprawnieni do grantów European Research Council, prestiżowego systemu, czasami określanego jako Liga Mistrzów Badań lub Mini Nagrody Nobla. Rządowi specjaliści United Kingdom argumentują, że żeby Unia Europejska szybko znalazła kompromis, ale ja nie wiem, dlaczego Unia Europejska miałaby na tym zależeć, Unii Europejskiej. Z jednej strony jest mi oczywiście przykro za moich przyjaciół w Wielkiej Brytanii, którzy nie głosowali za Brexitem, a oni mają być przez to karani brakiem grantów. Z drugiej jednak strony wyłom w polityce względem kraju, który opuścił wspólnotę, może oznaczać osłabienie jej samej. Bruksela nie powinna ustępować. Czy chcemy iść drogą Turcji? Czy chcemy wypaść z obiegu finansowania nauki Unii Europejskiej? Czarnek to cywilizacyjna zapaść i bieda dla naszych dzieci.